a we wszystkim. W dzisiejszym odcinku wykorzystam piankę. Jaką piankę? Z tej budowlanej. A do czego? Zaraz się okaże. Dzisiaj właśnie padał deszcz i skorzystaliśmy, zjechaliśmy z pola. Oczywiście co robiliśmy? Dziabaliśmy. A co innego umiemy robić, tylko dziabiamy teraz. I co? Co będziemy robić? Będziemy piankować koło. No, pewno się zapytacie, no taki traktor nie ma na koło, prawda? Dobra, to nie o to chodzi. Po prostu. Ostatnio nie wiem. Prześladuje mnie chyba jakiś pech. Dobra, o. Jedna kupiona. Nie wiem, założyłem. Gdzieś tu nawet zaznaczyłem. Dziura. O, tutaj długopisem. Jedna. Druga. Dziura. Trzecia. Nie wiem, troszkę pochodziło dziura. Czwarta. Nie wiem, gdzie już tam, nie wiem co jest. Pewno następna dziura, bo leży tutaj. Piąta. Wszystko dziurawe. Wszystko prawie nowe. Te trzy nowe to troszkę może stare. O, zobaczcie tu w taczce, co się dzieje. Wszędzie dziury. Wszystko pęka. Nie wiem, co to się robi. I tak pomyślałem sobie. Oglądałem jednego youtubera, który prowadzi kanał Jarek Ogarek. I też się, jak to się mówi, borykał się z problemem takiego samego koła, można powiedzieć. Może trochę w lepszym stanie, jak to moje. No i co zrobił? Co zrobił? Może popełnił pewien błąd, który ja postaram się go skorygować. Czyli co? Zapraszam do oglądania. Do tego całego doświadczenia będzie potrzebne wiaderko. Osiewnicy prawdopodobnie. Dlaczego? Bo tu jest średnica 25 cm. No 24. Ale myślę, że to koło, żeby w ten sposób odwrócić, żeby to naszło na tutaj. Czy to najdzie? Dobra, to wiaderko było złe. Myślę, że to będzie dobre. I też musiałem trochę znaleźć żelazną wodę. Przystępujemy do rozkręcenia tego koła. Okay. Co chcę zrobić? Do tego potrzebny jest chyba klucz 13. Okay. No i musimy odkręcić wszystkie to teraz. Wszystkie tutaj te na. Oglądając kanał Jarka Ogarka, on po prostu będzie aplikował piankę przez otwór na wentylku. Myślę, że zrobi to inaczej. No może się uda, nie powiem. Może się uda, może się nie uda. No zobaczymy, zobaczymy. A później no w sumie... Jarkowi nie udało się wypełnić to pianko, to wypełnił piaskiem. Ale ja nie mam piasku rzecznego z Wisły. To gdzie to u nas do rzeki. Także przystępujemy do odkręcenia tej ostatniej śruby. I co będę teraz robić? O, teraz wyciągam dętkę. Bo ona tutaj nie będzie w niczym potrzebna. O. O. Nie, co wy? Nie boi się. Trzeba użyć coś w postaci coś na. To jest młotek. Co chcę zrobić po prostu? Chcę po prostu zaaplikować tą piankę szybkim ruchem dookoła i w przeciągu w najszybszym czasie zakręcić tę drugą część. Czy mi się uda?
Nie wiem. Będę próbował. Także muszę coś przygotować. Trzeba pierwszy wydmuchać. Próbuję wydmuchać te nieczystości, co tam są. To zrobię bardzo profesjonalnie. Zaaplikować wszystkie tutaj śruby. Czymś pasowałoby ich jeszcze sprawdzić, czy się dobrze nakręcają. Bo to musi być szybka akcja. O, ładnie tu wszystkie. Tu. Wystarczy prawdopodobnie, że zrobię ich 4, abym szybko po 4 po przekątnej to nakręcał. Także myślę, że to całe doświadczenie się uda. Tak, żeby to na wywady. O, mamy już, jak to się mówi. O, te śruby muszą być sztywne. Czyli tak, akcja. Pianka. Musimy sprawdzić, jak to konfiguracji śrubowej. O, w ten sposób, w ten sposób. Zakładamy i nakręcamy nakrętki szybko. Już mając to przygotowane wszystko. Nie pomyślicie, kurczę, łysego przygrzało w niedzielę. Kurde, nie, ja tak od dawna myślałem, jak to zrobić. Nie wiedziałem, jak to zaznaczam, żebym po prostu z szybkości nie przekręcił, chociaż nie wiem, czy to w innej konfiguracji też będzie działało. No nie, no bo zaraz te śruby, tutaj tak, ale te śruby, o, te śruby na 4, to się przykręca do piasty, nie działa. Czyli to musi być tak. Tu sobie przygotuję następne wiadereczko. Kości nietoperza po prostu to zaaplikował i klucz pod ręką. Czyli co, zaczynam. Tu jest jakoś obiekt mało stabilny, także spróbuję to tutaj czymś ustabilizować. Cześć, bo już jest stabilnie. Czyli co? Aplikujemy. Może wystąpić też wyciek pianki. Z tej części, tam gdzie jest bardzo uszkodzona opona. No zobaczymy, spróbujemy to jakoś odratować. No to co? Kamerzysty przygotowany? Aplikuję. Szybkim okrężem, czyli zaczniemy stąd. Podamy piankę równomiernie, żeby wskazać było. O, składamy i nie śpieszam, bo myślałem, że na początku będę musiał się bardziej śpieszyć. Ładnie puchnie, ładnie. Potem jeszcze można było uzupełnić. Myślałem, że będę musiał się bardzo śpieszyć, a można nawet piwo wypić w międzyczasie. Dlaczego ta pianka nie rośnie? Czekamy. Czekamy. No, zaniepokoiło mnie to, że tak bardzo powoli rośnie ta pianka. Nie wiem czego. Aplikujemy jeszcze. Może stara jest? Nie wiem. Tak. Jeszcze ogień. Dobra. Dobra. Pomalutku skręcamy. Czyli na znaku. Ale mi się ręce trzęsą z wrażenia. Nie wiem, może ktoś już wykonywał takie czynności na YouTubie. Szczerze miałem patrzeć w niedzielę, ale jakoś tak
nie chciało mi się. Tak pomyślałem, może by to samemu zrobić i nagrać. Czekam! Teraz musimy być cierpliwi i czekać, co się będzie działo. Na razie, zobaczcie, są tu takie małe szczeliny. Tutaj, o, do, między oponą a felgą. Ale tak jakby się te szczeliny zawężały, czyli pianka rośnie. No ale nie cieszmy się, bo Jarek też się cieszył wcześniej, a nic z tego nie wyszło. Także potrzeba tu czasu. Zostało nam jeszcze troszkę fianki. No nie wiem, tak jakby przestało pęcznieć. Nie wiem, jeszcze wcisnąć. Niech się dzieje, co chce. No nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie pianka. No mógłbym się wcześniej przygotować na jakiś korek. No nic. Trzeba wziąć to, co pod rękę. Jakąś sytuację zaskakuje. O kurde, macie. A, wiesz, ta dziura. Tutaj. O, o, proszę. Proszę. No, zobaczymy z drugiej strony. O, już prawie obręcz doszła do tego, a tu leciutko wyłazi. No dobra, zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Zwykle akcja zaskoczyła mnie. Jest. Coś, co sprawi. O. O. To już zostanie na stałe. Pęku. Nic się boję. Witajcie ponownie po 8 godzinach. Sprawdzimy, co z naszym kołem. No, powiem szczerze, katastrofa. Cała pianka wyszła bokiem? No nie mam pojęcia. Bo przecież ładnie pęczniała. Kupę bałaganu się narobiło, ale to nic. No sprawdźcie, no nic, to kapać, no. Gina się na nic, nie wiem, co się stało. Także ja myślę, że to kończymy na ten nieudany eksperyment. No i do zobaczenia do następnego. Na razie, cześć.